Hej, hej, kochani, jesień się zbliża i zaczynamy wracać do takich moich filmików bardziej właśnie makijażowych, bo gdzieś tam właśnie ten makijaż jest bardziej pełny i w ogóle tak wiecie, jakoś tak myślę, że chciałabym powiedzieć, że mam więcej czasu, aczkolwiek na razie jeszcze ten tydzień jest taki dość intensywny, ale ogólnie to. Czekajcie, co ja czaj nakładałam na buzię? Ale chyba podkład, dobra. No, zaganiane, ale no już wiadomo, że jakoś tak trochę czasu jest więcej niż latem. Słuchajcie, będę się malować i na twarz nakładam podkład Lasting Finish z Rimmela. I oni, słuchajcie, zmienili opakowania. A tym samym niestety, mówię tutaj z pełną świadomością, zmienili również formułę tego produktu i niestety ja mam go w dwóch kolorkach, jak widzicie, praktycznie pełne. Ten to już nie wiem, czy może z pompeczkę użyłam tego troszkę więcej, ale no, formuła już jest nie taka jak była. No i niestety ten podkład ogólnie ten w tym opakowaniu bardzo, bardzo lubię. Zużyłam go kilka opakowań. Moja mama go używała bardzo długi czas. Też właśnie jakoś nie wiem, czy ja jej chyba poleciłam. Jej się bardzo dobrze sprawdził, a już niestety ten w tym nowym opakowaniu to już nie jest ten sam podkład. No szkoda, bardzo szkoda. Trochę pieniążki wydane w błoto, bo niestety on wygląda zupełnie inaczej na buzi niż ten. Niż jego, chciałoby się powiedzieć, brat bliźniak. No ale cóż, co poradzimy? No, producenci kombinują. No, czasami z tych kombinacji to niewiele fajnego wychodzi. No więc słuchajcie, no, update'ując, no to my, nasza sytuacja się tutaj nie zmieniła. Jesteśmy bezpieczni, wszystko jest ok. No, gdzieś tam bacznie obserwujemy, co tam się dzieje w kraju, jak się sytuacja ma. Pomagamy, ile możemy pomóc. U nas w przedszkolu i szkole zbiórki były przeróżnego tam rodzaju, wiecie, różnych rzeczy, które gdzieś tam są potrzebne, niezbędne i w ogóle. Na razie to myślę, że w większości to są też produkty do sprzątania, bo wiecie, ci ludzie muszą sobie teraz, którzy mogą uratować gdzieś tam częściowo swoje domy, to muszą to wszystko wyprzątnąć. To jest masakra normalnie. A ja byłam ostatnio z mamą właśnie na cmentarzu i pojechałyśmy do siostry mojego dziadka, Romana, świętej pamięci. No, ona tam mieszka ze swoją córką i tam przyszła też żona wnuczka jej z dzieciakami, tak chwilę pogadałyśmy i tam się okazało właśnie, że Kasia pochodzi z okolic Kłodzka i właśnie na weekend jadą tam pomagać w sprzątaniu. Akurat wioskę jej rodziców ominęło, ale wioski gdzieś tam obok, no to pływały, wszystkie pływały. Gdzieś nawet opowiadała, że znajomą z domem razem porwało, wiecie, nurt wody. Także no masakra, więc mówiła, że jadą pomagać sprzątać, no bo naprawdę teraz tego sprzątania, to tam wiecie, tych wywalania tych mebli, sprzętów i wszystkiego innego, to jest zło. Ogromne ilości, więc no akcja taka sprzątanie teraz będzie chyba na. No, a wiecie, człowiek nie ma takiej świadomości, bo jak my gdzieś tam nie byliśmy nigdzie dotknięci, nigdy takimi zdarzeniami, to nie mamy pojęcia, ale Karolina Myśliwiec nagrywała się u siebie na Instagramie, że oni w 2010 roku mieli u siebie, jakaś tam tama się przerwała i mieli u siebie powódź i dom rodzinny jej męża zalało. I mówiła, że 3 lata trwało suszenie tego domu, że ludzie, którzy zrobili to, wiecie, powiedzmy tak,
kolokwialnie na łapu-capu, to później tynki schodziły płatami, że to wszystko trzeba wysuszyć, bo to grzyb, później ta pleś, wszystko wychodzi. I powiem wam, że ona mi chyba tak mocno otworzyła oczy na to wszystko, bo to jest nie tylko sprzątanie, wiecie, żeby uprzątnąć, wywalić rzeczy i nie wiem, nawet jak gdzieś tam są fundusze, kupić nowe, ale to trzeba czasu, żeby to wszystko dokładnie powysychało, żeby móc to naprawiać, bo to jest właśnie, Kasia też mówiła, ta nasza Kasia też mówiła, że to trzeba wszystko rwać i spijać do zera, tak, znaczy do zera, wiecie, do gołych ścian, wszystkie tynki i tak dalej, do cegły nawet, że niektórzy to nawet będą musieli, wiecie, burzyć niektóre pomieszczenia, niektóre domy nawet. I powiem wam, że naprawdę to jest taka tragedia, że się po prostu w głowie nie mieści. My sobie tutaj, wiecie, jesteśmy bezpieczni, żyjemy, codzienność swoją prowadzimy i w ogóle, a ci ludzie, no ja sobie po prostu nie mogę wyobrazić. W 97 roku, jak Opole było tak mocno zalane, to byłam dzieckiem jeszcze, więc w ogóle, wiecie, to jakoś tak mnie obeszło. A teraz tak człowiek, jak jest starszy, to dopiero rozumie rozmiar takiej tragedii. No, masakra to jest po prostu. No, ja też wam udostępniam zbiórki, ja też na zbiórki wpłacałam pieniążki. I słuchajcie, bo często jest tak, ja tak myślę, że ludzie jak widzą zbiórki, to gdzieś tam sobie myślą, a nie, bo mnie nie stać, nie mam pieniędzy i tak dalej. Słuchajcie, jak na przykład jakaś dziewczyna udostępnia zbiórkę, a akurat mówię tutaj o konkretnej dziewczynie, bo akurat na jej zbiórkę ja wpłacałam pieniążki i ona ma 13 tysięcy obserwujących. I słuchajcie, nawet niech story obejrzy 7 tysięcy i jakby te 7 tysięcy ludzi wpłaciło po złotówce, zobaczcie, jaka fajna suma by się uzbierała. A ludzie sobie myślą, nie, złotówkę, śmiech na sali i tak dalej. Nie, każda złotówka jest ważna, bo złotówka plus złotówka plus złotówka i tak będziemy to dodawać, to nam się pomnoży do fajnej sumy. I naprawdę ja myślę, że każdy grosz w sytuacji, teraz rusz, jakoś tak mi się spodobał. Przyładowałam dopiero tą mi się świeci bateria, że tutaj każdy grosz i w tej sytuacji to naprawdę każda złotówka jest pomocna. Wiecie, i to nie są tylko ludzie po poszkodowani, ale też zwierzaki i schroniska pozalewane i wszystko po prostu, no. Dobra, kochani, słuchajcie, rozładowała mi się bateria. Nie wiem, dlaczego była podłączona. Nie wiem, czy to już po prostu ostatnie dni tej kamerki. Ja już się ogarnęłam, wyszykowałam i zmykam, bo mam kilka spraw do załatwienia. Chciałabym wam nagrać hole zakupowe, bo mam kilka rzeczy wam do pokazania. Między innymi Sinsay, bo robiłam zamówienie, to chyba wam też wspominałam, ale też Bonprix do mnie przyszedł chyba 2 dni temu, więc też chciałabym wam pokazać. Nagrałam sobie teraz materiał na roleczki tych stylizacji z Sinsaya, bo akurat mam takie 3 jesienne już, mam też 2 okrycia wierzchnie, więc no, chciałabym wam to pokazać, to zakup własny, żadna współpraca, no ale mimo wszystko chciałabym wam pokazać, bo fajne rzeczy wyhaczyłam, fajne rzeczy udało mi się kupić, no i tak, teraz zmykam, też fajne właśnie rzeczy mam z Bonprixa, taki długi, bardzo długi kardigan, sweter po ludzku nazywając i no i wam nagram w tym vlogu w Sinsaya, w następnym Bonprix, także coś tam mam wam do pokazania, też chciałabym, wiecie, rozłożyć sobie te rzeczy po szafkach, a jak właśnie chcę wam coś nagrać, to trzymam to w jakimś tam miejscu, żeby wam móc właśnie pokazać. Także kochani, zmykam i co? I widzimy się być może później. W ogóle mam chyba źle dobrany jednak kolor tego podkładu. Taką twarz mam, oczywiście szafka otwarta, no bo jakby inaczej, bo tak jakoś wydaje się, nie? Jestem jeszcze opalona z nadłoża, więc tak to. Dobra, nieważne, trudno. Nikt z tego tytułu nie umrze, nic się nie stanie, tak proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, tak na szybko popadam do domu i zaraz znowu jadę. Dzisiaj mam taki dzień po prostu, drodzy, wyszłam o 10, jest 16:20 i za chwilę jeszcze za Aleksem do fryzjera. I chciałam wam pokazać to zamówienie z Sinsaya, a po drodze jeszcze maleńki haul z Pepco i Hebe, bo teraz akurat jeszcze byłam.
I teraz tak, z Sisaya zamówiłam sobie kilka rzeczy i właśnie zrobiłam wam roleczkę. Możecie sobie zobaczyć właśnie na moim Instagramie, jak te rzeczy na mnie leżą. I rzeczą numer jeden w dwóch kolorach i właśnie dwie pary tych spodni kupiłam sobie na stronce Sinsaya. Są po prostu genialne. Oba kolory mam w tym samym rozmiarze, czyli eseczkę, i różnią się i szerokością w pasie. Ogólnie tak jakby te są mniejsze, czarne, i tak jakby nawet troszeczkę krótsze, chociaż ja je tutaj podwinęłam, ale ogólnie oceniając to te czarne są troszkę dłuższe, krótsze i takie mniejsze, bo te właśnie w kolorze szarym, szary podobno jeden z hitowych kolorów tej jesieni nadchodzącej już dużymi krokami, no i właśnie takie same w kolorze szarym też. Tak jak wam mówię, to jest po prostu ten sam rozmiar, ale troszeczkę się różnią centymetrami, że tak powiem. I stworzyłam sobie ogólnie z tego stylizację, a więc do czarnego modelu koloru wzięłam sobie bluzeczkę w paseczki. Powiem wam, że jestem zachwycona tym, jak te bluzki, bo mam właśnie też w dwóch kolorach, i też się różnią, mimo że to są te same rozmiary, też eseczki. Wyglądają obłędnie. Tutaj tak pięknie dekolt robią. Zobaczcie sobie naprawdę na mojej rolce. No i właśnie tą sobie wzięłam, wiecie, w środek tutaj. No, naprawdę grosze kosztują, a pięknie wyglądają. No i właśnie znowu do szarych wzięłam w czarnym kolorku. I teraz tak, czarna ma na pewno krótsze rękawy i jest tak jakby. Troszkę jakby tak kilka milimetrów ma więcej, bo tak luźniej się ją zakłada. Aczkolwiek leżą obie obłędnie, no po prostu robią ten dekolt, no kozacki. Musicie mieć ten model. I teraz tak, następna stylizacja, którą stworzyłam, to już mamy tak, leginsy, które mi tutaj poobłaziły, bo właśnie od swetra. Dlatego nie lubię czarnych kolorów za to obłażenie, bo on mnie, wiecie, z psem, z tym kurzem, z tymi różnymi kotami i tak dalej, które latają w powietrzu, to jest masakra. Leginsy, które są prążkowane, mają trochę tak jakby o strukturę rajstop, bo nawet mają w kroku coś takiego, aczkolwiek całe szczęście to się kryje w kroku, rzeczywiście, że tego nie widać, ale ja już sobie je noszę, wiecie, tak troszeczkę z bluzeczką, żeby tak nie było, wiecie, mocno widać tego, ale tak jak wam mówię, no całe szczęście tego nie widać, bo jak je zobaczyłam, a kupiłam je z polecenia jednej z dziewczyn na Instagramie, to sobie pomyślałam, no nie, no nie, ja nie chciałam, żeby to były rajtuzy, tylko po prostu leginsy. I to mnie troszeczkę wkurzyło, ale całe szczęście nie wygląda to źle. No i do tego mam sweter, który jest też super, super. Taki mięciusi, fajny, taki mięsisty. I to też mam w rozmiarze S, leginsy też mam w rozmiarze S. I taki, widzicie, beżowy, czarny. Ja sobie zamówiłam teraz u Kasi Siarki, u niej w nowej dostawie leginsy też beżowe, też prążkowane, i zobaczymy, jakie one przyjdą. To też sobie właśnie o tym swetrze pomyślałam, że będę mogła sobie do tego zakładać. No i dwie wierzchnie rzeczy odzienia. Boże, jak się mówi? Odzienie wierzchnie. Dobra. Taki ala płaszczyk, też w rozmiarze S. Sugerowałam się tutaj modelkami, które miały na sobie, i dobrze wybrałam, aczkolwiek mam wrażenie, że eseczka sinsajowa ma dość krótkie rękawy, ale myślę, że jako rozmiar jest ok. No jak mam ręce tak, to spoko, gorzej jak gdzieś tam podniosę czy coś, no to troszeczkę mogłabym tutaj mieć centymetr jeszcze tego materiału. Bardzo ładny płaszczyk, tylko od razu zwrócę waszą uwagę, że wiecie, to jest płaszczyk za tam, nie wiem, czy kosztował 99 zł, już nie pamiętam. Dam wam linki na dole do wszystkich tych rzeczy, bo na przykład ten rudy, który mam, on troszeczkę się skulkował, wiecie, trzeba tam troszeczkę więcej poszorować sobie takimi, jak one się nazywają, takie golarkami, o, do właśnie swetrów, czy właśnie do płaszczy, więc nie spodziewajcie się tutaj nie wiadomo jakiej jakości, za te tak naprawdę, patrząc na ceny innych jakichś markowych płaszczy, no to są groszowe sprawy. Ale ja
terenia na linii. Tak, słucham? Poszukuję hydraulika. Także tak wygląda. Bardzo, ja bardzo lubię właśnie takie płaszcze. No i ze względu na kolor, który bardzo mi pasuje, właśnie kupiłam tą kurteczkę. Tak jak Wam mówię, no sprawa z rękawami wygląda podobnie, że wolałabym, żeby troszeczkę było dłużej, bo wiadomo, no tak jest ok, ale jak gdzieś tam podniosę rękę, to już wypada to trochę gorzej, no ale nic. Więc o, kurteczka tak wygląda. Bardzo, bardzo fajna, bardzo ładna, piękny kolor. Także tak. No i ostatnią rzeczą z Sinsaya dla mnie, bo jeszcze kupiłam i na siebie, ale już wszystko porozpakowałam, więc nie będę tego ciągała tutaj. I jeszcze buciory. Pierwszy raz chyba mam buty z Sinsaya, nigdy chyba nie próbowałam. 40. Lekki mam luz, ale stwierdziłam, że ok, no bo to będzie bardziej na taką jesień, zimę. Więc jakąś grubszą skarpetę jak założę, to będzie super. Nie, że mam jakiś luz, że nie wiem, jeden rozmiar, tylko tak troszeczkę. Jest po prostu komfortowo. I wiecie, takie długie, można sobie je skrócić troszeczkę, więc myślę, że fajna, fajna sprawa i w ogóle też nie są drogie te rzeczy. Dobra, i teraz tak, w Pepco dzisiaj na szybko zobaczyłam mamuśki dinozaurowych chłopców, wiedzą o co chodzi. Wzięłam już 1,34 m, czyli troszkę one są takie większe, mogłyby mieć 1,28 m i też by było spoko, ale stwierdziłam, że biorę to. Do tego były też gacie, identyczny motyw i one, bluza kosztowała 30 zł, gaciory też 30 zł, ale stwierdziłam, że nie chcę go zamykać w takim całym, wiecie, dresowym zestawie i wybrałam do tego spodnie. Ja to lubię, jak mam zestawy, wiecie, porobione. No i spodnie, a też dino, o widzicie? Też kosztuje, nie, też 35 zł i na przykład spodnie mamy 1,22 m, nie? No, bateria znowu mi miga. Widzicie? Kurczę, coś się dzieje z tą kamerą. I kupiłam tak, to Ignasiowi. Kupiłam sobie kapciochy, bo moje to już po prostu, pożal się Boże, prane, a wyglądają jakby były brudne cały czas. Takie schodziaki. O, 20 chyba złotych to kosztowało. I znalazłam drugiego krasnala. Dzisiaj chyba będę dawała sobie te wszystkie jesienne ozdoby, więc krasnal pomarańczowy jest obecny. No i jeszcze dwie świeczuchy. Krasnal 20 zł, a świeczuchy po dyszce. Taki słaby, bardzo, bardzo słaby zapach. Grapefruit i kiwi, praktycznie niewyczuwalny, ale kolorystycznie mi tutaj pasuje. A wziąłam też w Rossmanie mleko, to i wziąłam też w Rossmanie mój tłuszcz żółty, bo już mi troszeczkę wysechł i idzie na wyrzucenie. A w Hebe, słuchajcie, było na komin. Ładowało się kilka godzin i się rozładował. Dobra, także kamera jest po prostu wymierająca. Więc dwa sera kupiłam sobie w Hebe. 15% witamina C i chyba 16 zł to kosztowało i niacinamidę też 15% i też w jakiejś tam promocji. I słuchajcie, wzięłam sobie jeszcze podkład z Catrice Liquid Coverage o i wzięłam go w kolorze Warm Beige. Mam nadzieję, że nie będzie za ciemny. I następnie kredka też, bo była w promocji do brwi w kolorze 030 Dark, właśnie też z Catrice. I przy kasie był puszek. Zauważyłam, że dziewczyny teraz właśnie takimi puszkami nakładają pod oczy puder, więc też tak zamierzam, a wolę właśnie takie bardziej zaostrzone, znaczy w takim kształcie, nie? Na przykład gąbeczką to moim jajeczkiem fajnie mi się nakłada, bo ona też właśnie ma taki czubek. No i przy kasie pani zapytała się mnie, czy nie chciałabym za 9 zł tusz z Gosha, Lashmi, 3D efekt mascara. No i 3D, nic więcej nie mamy. Za 9 zł. Stwierdziłam, że ok, niech będzie. Przetestujemy, zobaczymy. Za 9 zł spoko. A tuż w ogóle ten mój żółty kosztuje chyba 18 zł, czy jakoś tak. Także one też już troszeczkę jakiś czas temu poszły w górę. No i tak, i będę musiała, słuchajcie, rozejrzeć się za jakąś kamerą.
Chociaż totalnie, totalnie mi się to nie uśmiecha. Ja iPhone'a specjalnie kupiłam z myślą o tym, że będę nagrywała filmiki i będę mogła właśnie to, jego wykorzystać jako kamerę, bo więcej bym mogła na mieście wtedy, w jakichś sklepach i tak dalej, ale niestety okazuje się, że żeby zczytywał komputer z iPhone'a, to najlepiej, żeby też tej samej marki, znaczy Apple, żeby mieć laptopa, więc... Super, znaczy nie super, wiecie, to tak śmiech przez łzy, albo no właśnie to była taka mała inwestycja, żeby mieć takie dwa w jednym i telefon nowy, lepsze zdjęcia i dodatkowo też nagrywać filmiki na YouTube, a wyszło, jak wyszło, że trzeba by było też zmienić laptop, a laptopa mam stosunkowo nowego, znaczy nowego, no dwuletniego powiedzmy, no może to nie jest jakiś, wiecie, wysokich lotów laptop i tak dalej, ale spoko mi służy bez żadnego problemu, nic się z nim nie dzieje, więc no nie zamierzam zmieniać, no ale ta kamera, widzicie, ładowała się tutaj odkąd ja wyjechałam, czyli po tej 10 do 16 i widzicie, nagrałam, nie wiem, tam 15 czy 20 minut, a już się rozładowała, więc no lipa, lipa totalna, no ale też ona ma swoje lata, więc nie ma co się dziwić, nie? Dobra, kochani, Sinsa ja mogę sobie rozpakowywać i mogę kłaść do półek. A jeszcze, słuchajcie, zamówiłam też na siebie, bo tutaj stoją dwa kartony. Zawsze zamawiam dwa rozmiary, bo akurat z Dickstara on miał w tamtym roku buciki i zamówiłam mniejsze, a później zamówiłam jeszcze, jak przyszły, to się okazało, że naprawdę ten rozmiar jest malutki, i jeszcze zamówiłam dwa kolejne rozmiary. No i teraz zamówiłam 31 i 32, to jest akurat 32, czyli ten większy. Takie traperki już trochę takie ocieplane, właśnie z myślą na taką październikowo-listopadową pogodę, ale też myślę, że normalnie na zimę one też będą mogły być, bo one są troszkę z taką tutaj właśnie ociepleniem. No i muszę mu przymierzyć i leżą już trzeci dzień i powiem wam, że zawsze coś i po prostu muszę przymierzyć. No po prostu muszę przymierzyć. Paulina, ogarnij się. Bo cały czas coś. Teraz też zaraz zamykamy, a jeszcze dzisiaj mam w planie, jak przyjadę, posprzątać w salonie i porozkładać jesienne ozdoby, żeby troszeczkę poprawić sobie humor właśnie tą czystością, dodatkowo tymi pięknymi pomarańczowo-brązowo-złotymi kolorami, które właśnie jesień symbolizują, bo no taka, powiem wam, jestem tą całą sytuacją w ogóle taka jakaś zamroczona i taka zamyślona, powiem wam, że no wiemy, jak sytuacja wygląda i tak tutaj fajnie zakupy i jakieś tam ozdoby i kosmetyki i w ogóle, no ale... No tak jak wam powiedziałam, no życie life is brutal, bo jedni, wiecie, tutaj umierają, drudzy się rodzą, inni dowiadują się o strasznych rzeczach, inni o radościach i tak jedni przeżywają dramaty, drudzy radości, szczęścia i w ogóle i tak to nasze życie się kręci w kółko i w kółko, nie? No dobra, kochani, lecę, bo już mamy 36, więc zaraz się zbieramy do fryzjera. Ignaś miał w poniedziałek, ale ma teraz w piątek, także... Zaganiany ten tydzień naprawdę. Na czym skończyłam tego vloga dla was nagrywać, bo trochę czasu minęło. To nie, to takie światło, powiem wam teraz, jakieś takie sinie, ale dobra, nieważne. No, w każdym razie no, zrobiłam nowe, znaczy nie sama, tylko takie sobie wymyśliłam mani jesienne. Już w sumie tydzień.
ale powiem wam, że tyle się u mnie ostatnio dzieje, że po prostu nie wyrabiam na zakrętach takich prywatnych rzeczy, wiecie. I w sumie takich średnio dobrych. Więc tak jakoś mało było czasu, żeby ogarniać to, żeby nagrywać, żeby cokolwiek, wiecie, gadać i tak dalej. A dzisiaj się szykuję i tak postanowiłam się odezwać, zakończyć w ogóle tego vloga, wgrać w końcu, bo to już ja nie wiem na przestrzeni jakiego czasu to się wszystko tutaj odbywa. I kupiłam, wam pokazywałam chyba właśnie ten podkład z Catrice i niestety samodzielnie nie mogę go nałożyć, bo wychodzi dla mnie za ciemny, ale go łączę z jaśniejszym kolorkiem. I co wam muszę powiedzieć, to on ma bardzo fajne krycie. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek go miałam, może dawno, 100 lat temu. Długotrwałe krycie, rzeczywiście, tak, tak jest. Ja mam go w tym kolorze 040 Warm Beige. No i on jest, no kurczę, muszę troszeczkę go rozjaśnić, bo jednak za ciemno mi tutaj wychodzi. Więc dodam sobie tego, który kupiłam sobie za jasny pomyłkowo, bo myślałam, że jest napisane, że to jest kolor 05, jako że 5, a to jest 0,5. No i tak to wyszło, dlatego też zmieszam sobie i nałożę. No tylko, że taką główną bazą jest ten podkład właśnie z Catrice tutaj dla mnie. I ogarniam się dość szybko, bo jest przed 9 rano i się zaprowadziłam na 8 i muszę jechać do miasta, bo okazało się, że Ignaś będą mieli w przedszkolu gimnastykę. Nie wiem, czy środa, czy czwartek w tygodniu, ogólnie tak im wypadnie, więc więc co, no więc muszę kupić mu strój sportowy. Czy myślę, że jakieś bo spodenki mam w sumie, mogłabym mu dać, tylko jakąś koszulkę, wiecie, taką białą, jak to kiedyś na WF się nosiło, to może taką koszulkę widziałam w Master Sporcie. Nie Master, tylko Matest, jak to się nazywa ten sklep. No, nie wyleciało mi z głowy. W każdym razie taką, wiecie, typowo jak to na WF kiedyś się nosiło białe koszulki, bo wiecie, spodenek to ja mam, ale jakieś takie białe koszulki nie bardzo. Więc coś tam ogarnę. Tak, dobra, i teraz wezmę sobie, no o co chodzi, proszę Państwa, ktoś mi nie chce wyjechać, też Catrice korektor. W ogóle powiem wam, że wczoraj poniedziałek, ja wczoraj wstałam z taką po prostu, z takim brakiem energii, z takim spadkiem energetycznym, że to po prostu normalnie, byłam przekonana, że może będę chora, bo jakoś tak wyszłam z psem rano, zaprowadziłam Ignasia i później z nim wyszłam i tak mi było zimno, mówię, ludzie, ja chcę do domu. No a później po południu już było fajnie ciepło, aczkolwiek już tak chłodnawo, taki chłodzik czuć w powietrzu. No ale cóż, październik dzisiaj, właśnie 1 października. Że normalnie czas leci jak szalony. Teraz moim puszkiem, okruszkiem. To jest po prostu, słuchajcie, to jest inny wymiar makijażu. Naprawdę to jest inny wymiar makijażu, jak macie taki puszek. Powiem wam, że normalnie jaram się za każdym razem. To jest po prostu, no jest fantastyczny ten puszek. To jest tylko puszek za 7,99. Ale no normalnie uwielbiam go. Wiem, że mogłabym mieć okrągły i tak dalej, ale po prostu ten kształt i to jak on sobie dociera do jakichś, o właśnie, zakamareczków, to urzekło moje serce. I tak mówię serio. I najpierw właśnie w takie rzeczy Boże, miejsca, teraz będę gadała od rzeczy, takie miejsce, gdzie chcę, żeby on się właśnie dostał. To daję go. Go mam na myśli tutaj pudar tym właśnie puszkiem, okruszkiem, a resztę sobie bęzelkiem ogarnę.
Okej, okay. I teraz tyle słońca w całym mieście, czyli czekolad cake. Co ja mam z tą szokoladą? Ja tak od zawsze tą szokoladę. To jest Eveline Bronzer w 02 kolor i powiem wam, że bardzo go lubię. Bardzo, bardzo go lubię. I praktycznie codziennie mam go na sobie. Już od długiego czasu. To jest właśnie taki ciepły, ale nie jakiś, wiecie, rudy albo ceglaty, albo taki, wiecie, jakiś taki dziwny, bliżej nieokreślony kolor. O, no właśnie przed chwilą, chwilę siedziałam i oglądałam Hanię, właścicielkę Glam Shopu, i ona właśnie malowała się. Lubię oglądać, jak dziewczyny się malują. Wtedy się tak chce makijażu. W ogóle, wiecie, taka motywacja. Trochę właśnie różowo wypada ten podkład. Bo ja taka jestem bardziej, taka oliwkowa bardziej, patrząc na moją szyję. No. Ale jakoś to się zgubi w tłumie, mam nadzieję. No i słuchajcie, tak, moje panie drogie, co ja tutaj będę teraz robiła? Jeszcze dam sobie róż. Tak, dam sobie róż i już. Róż i już, moje panie. Ten z Bel. Ja róży dużo nie mam w ogóle. Tutaj bardziej taki brzoskwiniowy bym chciała. Ten jest taki typowo różowo-złoty. No ale więc zawsze troszkę ryżu jest. No i ja sobie dzisiaj miodowe latte od Hani wezmę. Ja się tak zastanawiam, czy ja po prostu nie potrafię używać tych cieni, czy o co chodzi. Kochani, tak wszystko fajnie, pięknie, ładnie i w ogóle, a ja się jakoś nie wiem. Ona akurat używa innych cieni, ale miała cały makijaż wykonany, nic jej się nie osypało, a mi się osypują te cienie najczęściej. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. No nie wiem, o co chodzi, serio. Troszeczkę na górę i na dół. Jakoś tak ostatnio w ogóle właśnie mam takie makijaże pełne. Latem było mniej tego, ale już teraz jak taki chłodno się zrobiło, to już w ogóle. Z rzeczy ważnych kupiłam baterię do kamery. Jakiś tam odpowiednik. I słuchajcie, bo już się rozglądałam za kamerą jakąś, ale tą kamerę, którą ja chciałabym kupić, jak zobaczyłam jej cenę, to stwierdziłam, że to są jakieś żarty. Ta akurat, którą ja bym chciała, kosztowała chyba 4600. Która jest tam polecana przez inne tam dziewczyny nagrywające, które mają duże kanały i w ogóle jakiś taki powiedzmy tańszy odpowiednik tej kamery, jakiś taki typowo do vlogowania, bo już nawet są kamery, dwa chyba 400, ten co ja sobie upatrzyłam. No i to jeszcze 2400 jest do przełknięcia, ale później sobie myślę, kurde, YouTube nie jest dla mnie pracą. Nie zarabiam na tym,
pieniędzy takich, że mogłabym, wiecie, w to inwestować. To są naprawdę groszowe sprawy, bardzo groszowe sprawy, więc no nie ma sensu takich pieniędzy inwestować w to na ten moment i myślę, że już na każdy inny, bo raczej nie będę nie będę zarabiała po prostu na YouTubie, nie wiem, co miesiąc jakichś większych pieniędzy, żeby móc po prostu to traktować jako gdzieś tam część pracy, więc no stwierdziłam, że no sorry, ale no po prostu no nie ma sensu. Nie jestem w takiej sytuacji bardzo jakiejś podbramkowej, że no musiałabym kupić kamerę. No i stwierdziłam, że szukam baterii i znalazłam baterię. Zamówiłam, bo jest, proszę Państwa, jest bateria, więc sobie na niej nagrywam i na razie jest cała, niby mam tutaj aż 2 godziny. Że utrzyma, więc zobaczymy, no. Miejmy nadzieję, że po prostu posłuży jeszcze, bo kamera jest spoko, jest cała dobra, więc po co tutaj kombinować, nie? Dobra, słuchajcie, jestem gotowa. Przepiękną panterkę, koszulę kupiłam u Kasi Siarki. Bardzo fajna koszula, aczkolwiek to jest poliester, ale powiem Wam, że spoko. Naprawdę spoko. No, fryzura ogarnięta, na ustach mam szminkę z Cicatrice w kolorze, jakim to jest kolorze, 020 mat. No i do tej koszuli założyłam spodnie, które kiedyś sobie kupiłam stacjonarnie w Sinsaju. One mają jakby kant taki przeszyty. Powiem Wam, że bardzo je lubię. Nie lubię beżowe rzeczy. No a dzisiaj tak zostawiłam, do tego założę botki. I słuchajcie, no trzeba już patrzeć, że tutaj Wam szybciutko właśnie pokażę. Tak. Koszula jest fajna, długa. Fajnie się układa, powiem Wam. Naprawdę jest właśnie z tego takiego cieniutkiego materiału. Taka nie prześwitująca, ale cieniutka. I właśnie przez to myślę, że fajnie się układa. Rękawki mamy takie spięte. A i mega mi się podoba. Były dwa warianty kolorystyczne. Ja wzięłam w tej bardziej ciepłej tonacji. No i trzeba dalej ogarnąć buciory, już botki i płaszcz. No i tak, i właśnie botki takie rudawe. To mam akurat te botki z Bonprixa z tamtego roku, czyli drugi sezon. I płaszcz z Sinsaya, też drugi sezon. Tamtego roku go kupiłam, pamiętam, chyba w październiku. No i jestem gotowa. Także zmykam, słuchajcie, lecę, z Wami się żegnam i mam nadzieję, że szybko się widzimy. Nadzieja matką głupich, nadzieja zawsze umiera ostatnia, więc ja mam nadzieję w dalszym ciągu. To moje bardziej regularne nagrywanie. No, aczkolwiek staram się jak mogę, oczywiście. Także trzymajcie się ciepło, kochani, i do następnego.